zakończenia procedowania gmin Pomorskich, Położnej, Krakowie, Czarnej i Pokoju, będącej własnością gminy miejskiej Kraków, pozostającej użytkowaniu wieczystym Klubu Sportowego Grzegórzewski, spółka ZOO, siedzibą w Krakowie. Projekt prezydenta miasta Krakowa z numer 1045, jest w stanie rezerwuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu zakończenia zagospodarowania nieruchomości, którą, zapewne Państwo pamiętacie, Rada Miasta poprzedniej kadencji postanowiła oddać w użytkowanie wieczyste na rzecz klubu KSU Grzegórzewski, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyznaczając odpowiednie terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Te terminy nie zostały dotrzymane. 31 października 2008 roku został zawarty akt notarialny, a następnie Państwo również już wyraziliście zgodę na przesunięcie tego terminu. Te terminy, które zostały tutaj wyznaczone przez w umowie, nie zostały dotrzymane. Bardzo tutaj duże uzasadnienie do tego, dlaczego tak się stało. I dlatego obecnie prezes klubu wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na to, żeby ten termin zakończenia zabudowy przesunąć mu do 31 grudnia 2013 roku. Sprawa była opiniowana przez Komisję Mienia i Przedsiębiorczości, gdzie komisja wyraziła pozytywną opinię. Była również ona przedmiotem analizy na Komisji Sportu, gdzie obie komisje jakby zawnioskowały o to, żeby pozytywnie rozpatrzyć wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu celem umożliwienia zakończenia inwestycji przez klub. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ująć pani to już powiedziała o pozytywnych opiniach Komisji Sportu Mienia i Przedsiębiorczości. Czytam stanowiska innych komisji, stanowiska klubów. Czy państwo ktoś chciał zabrać w tej sprawie głos? No, sprawa jest jasna, zatem stwierdzam odbycie pierwszego czytania i zgodnie z paragrafem 36 statutu miasta Krakowa ustęp 3 określam ten rozmiar poprawek na dzień 19 lub godzina 15 i ostateczny rozmiar poprawek na dzień 21 lub godzina 15.